Siema widzowie, dziś w odcinku testujemy klasę piórko. Lecimy na gościa, nie tracimy HP oczywiście. Tema kaktusa, WTF. Moim zdaniem klasa jest interesująca, ale sami obejrzyjcie film i zdecydujecie. Dużo niesamowitych rzeczy wydarzyło się w tym odcinku. Ja jedynie mogę was zaprosić do oglądania. Dobra, to siema widzowie i dzisiaj kolejna klasa i jest to klasa taka ciekawa, nie? To napiszcie, czy u was też jest tak gorąco, bo mnie jest tak gorąco, że jak włączam wiatrak na generalnie nagranie odcinka, to jest mi smutno, ponieważ jest gorąco i są straszne upały, więc jeżeli ty chciałbyś mieć zimną poduszkę w nocy z dwóch stron cały czas, to zostaw lajka i będzie bardzo fajnie. A i generalnie to super jest, nie? Tak. I zapraszam was też na Twitcha mojego, tak? Teraz macie, albo nie, dobra, po prostu zapraszam twitch.tv/kawsonik, macie linka w opisie, zapraszam, będzie bardzo fajnie, jeżeli wpadniecie. I przejdźmy sobie od razu teraz do meritum sprawy, czyli do odcinka, w którym testujemy kolejną klasę. Jest to klasa piórko. Za 150 tysięcy monet. Jest to bardzo duża ilość monet, więc bez zastanowienia oczywiście kupuję, bo mnie stać. Mamy już tą klasę i co nam to daje? Napisane mamy coś takiego. Możesz się poczuć jak piórko, skacząc z dużych wysokości i otrzymasz obrażenia od upadku. Generalnie ja jestem taki człowiek, że jak ja spadnę, to się normalnie ziemia zatrzęsie. Nie, no ja nie jestem taki big man, nie? Ale zaraz to przetestujemy i zobaczymy, jak to fajnie wyjdzie, czy rzeczywiście nie dostaniemy obrażeń, czy nie. Mimo, moim zdaniem, ta klasa jest do dupy. W sensie taka dużo kosztuje, a mało daje, ale zobaczymy, jak działa w rzeczywistości. Kruca fuksa. Generalnie już widzę na starcie, że ta klasa jest słaba. W sensie po prostu... Wcześniej miałem rzemieślnika, nie? I generalnie killa zdobywałem, dostaję sobie fajnie lepszy killowy przynik siekierę. To w sumie poka tutaj co, no? Muszę sobie wszystko kupywać, jakby... W sensie, fajne jest to, że jak się wiecie, ma dużo wełny i się podbuduje do góry, to się mogę budować ile chcę i obrażeń nie stracę. Tylko jeszcze muszę się dobudować, to jest też taki malutki wariant. Ale zobaczmy teraz, weźmy sobie jeszcze tutaj szybciutko troszkę więcej tej wełny, żeby mieć więcej. Na pewno od naszego przeciwnika, który tam będzie szedł z drugiej strony, tyk. Do Kacperosa, tylko nie możemy jednej rzeczy zwalić, czyli nie możemy jakby spaść w otchłań, nie? Dokładnie tak, to co teraz widzicie, to moja śmierć. Budować się możemy ile chcemy. Dobra, walimy najpierw różowego, bo różowy myślę, że to będzie większe zagrożenie niż... No oczywiście. Zajebiście, zielony. Nie no. No i po co gościu ty idzie do mnie? Powiem ktoś, po co gościu idzie? Bo nie umie grać, a żeby ci żółty wszedł na dupę i cię gościu zabił, naprawdę. Lecimy na gościa, nie tracimy HP oczywiście. Ten ma kaktusa, WTF. Aha, spoko, gościu ma kaktus. Uciekł z areny, uciekł z areny, dobra. Mamy szansę, mimo to, że w sumie kaktus się wtedy... Gościu miał kaktusa imo, nie? Ale prawie zginąłem przez to. Ale wracając, nie? Fajnie, że wyszedł. I w ogóle to piórko, w sensie mogę do niego zaskoczyć szybciej, nie? I to, więc to był akurat płak. Teraz ten pan Bart do mnie idzie i generalnie... no zemsta, frajerze, zemsta. Bad for bad, typie. Ale to jest zbugowane łóżko, ze żółty jeszcze istnieje w ogóle, ale dobra, ciul z tym. No i nie ma, dobra. Ja mam jakieś... widzi mi się. Ty, ale fajne w sumie, ta klasa fajna, w sensie nie muszę patyka używać na przykład jak spadam w dół i jakby sobie oszczędzam na tym patyka, więc to jest spoko w sumie nawet, że mogę sobie z takiej wysokości tutaj biec i to, a jak ktoś nie ma patyka, no to po prostu no ma takiego jakby patyka, patyk na wysokość, o dobra, jemy sobie refila szybko, no i gościa trzeba tutaj za mojego beda tutaj wiecie, no co on robi, aha, okej. Chodźmy do szarego w sumie, chodźmy do szarego, co ja się tu będę pipsył, chodźmy do szarego, patyka mamy w razie W, okej, dobra, szary nie wiem czy się nas spodziewa, walimy sobie tutaj 2T, ty, bo on w ogóle tego nie ma, tu jest, okej, i uwaga, chodź, ty. Dobra, gościu został tak, o, normalnie rozwalony, gościu nie miał szans i ja mam wzmocniony pancerz, dobra, ludzie, robimy to jednak. Jednak ta klasa nie jest aż taka zła, jak myślałem, ale mogłaby być lepsza, w sensie fajne jest to, że mogę się budować, mogę mieć wełnę ile chcę i mogę się budować ile chcę i nie muszę mieć tak jakby patyka, żeby sobie krzywdy nie zrobić, ale dobra, jeszcze to wygrajmy i będzie naprawdę super, to wtedy naprawdę klasa, w sensie moim zdaniem mogłaby kosztować na przykład 100 tysięcy jeszcze bym zrozumiał za 100 tysięcy taką klasę, bo generalnie tyle kurde 150 tysięcy monet to jest tydzień takiego tryhardowania tutaj dosłownie, nie?
Ja mam pomysł. Ja bym się tutaj jeszcze tą klasę bym sobie z chęcią wykorzystał, nie? Tu jest kolega i on chyba za bardzo... Nie ogarnia. A on w ogóle tego nie ma, beda. To dobra, idziemy sobie do kolegi. Tylko gościu. No i patrzcie, ja nie tracę HP. Mogę sobie za nim lecieć. No i gościu będzie uciekał, nie? O nie. No nie, bo ja zginę w ten sposób, ale... Chyba sobie pomylił Hypixela z derpem. S.